Cześć, cześć, Auryczny Tarot i Aura Tygodnia od 6 do 12 kwietnia. Przy okazji świąt przesyłam Wam moc pozytywnej energii, takiej wskrzeszającej, odbudowującej, czasami może oczyszczającej. To czytanie w tym tygodniu również może nieco bardziej natchnione, może trochę inne, w innej formie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia w życiu kanału w postaci pozostawianych przez Was komentarzy, za które już dzisiaj również serdecznie wszystkim dziękuję. Tym z Was, którzy zawsze chętnie udzielają się na kanale i pokazują swoją obecność. To bardzo miłe, bardzo budujące i również dające mnie ten akcent, że chcecie oglądać filmy, że jesteście chętni, aby tutaj bywać. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, dzięki temu będziecie wiedzieć, co się dzieje na kanale. Wszystkim przesyłam moc emocji, pozytywnych przede wszystkim. I jak widzicie, dzisiaj tło trochę wodniste, takie trochę emocjonalne, ale ono specjalnie jest takie, żebyśmy bardziej myśleli nie o tych akcentach ludowych, ale bardziej o sobie, abyśmy skoncentrowali się na tym, co dla nas ważne, tak naprawdę, tak realnie. Abyśmy odrzucili może to, co dzisiaj świat pokazuje, że powinno być traktowane bardziej z dystansem, a pewne sprawy, które dopiero dziś zauważamy, powinny być zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego w tym okresie świątecznym pozwólcie sobie na odrobinę kontemplacji, czasami może medytacji, puszczenia nawet bardzo dobrej muzyki, która, jak wiecie, łagodzi obyczaje i wprawia pozytywny ruch tych cząsteczek radości, które wokół nas wirują. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że wiosenna przemiana, poza samym faktem obchodzenia świąt, jest takim naturalnym, biologicznym naszym rytmem. Stąd dzisiaj to tło, które widzicie, takie oczyszczające, takie emocjonalne, wodniste. Bo nic lepszego niż woda nie stanowi naszego naturalnego środowiska. My jesteśmy wodą. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak kropla czysta pokazuje swe przeźrocze, tak i my powinniśmy być klarowni i natchnieni pozytywną, mocną, nawilżoną energią radości, chęci dzielenia się nią i tych wszystkich pozytywnych aspektów, które możemy nieść dalej. Skupiania się na tych plusach, nie na minusach. Oczyszczania siebie, każdego może dnia z tego, co nam nie służy. Choćby czasami przez łzy, choćby czasami przez poczucie niemocy. Ale pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy dziećmi planety, wszyscy jesteśmy tą samą kroplą wody. Zachęcam Was do tych przemyśleń, które z pewnością nie są nowe dla Was. Ale może dzięki temu, że właśnie nastał taki czas, mamy okazję do tego, żeby zajrzeć trochę głębiej w naszą wrażliwość. W tym tygodniu przed Wami czytanie związane z przesłaniami. Przesłanie Oracle i od aniołów. Takie, którym pokażę Wam, co w tym tygodniu będzie ważne, na co powinniście zwrócić swoją szczególną uwagę. Przesyłam Wam moc pozytywnej energii, przesyłam Wam aurę wzmocnienia i aurę ochronną, abyście czuli ochronę swoich aniołów, abyście czuli ochronę sił wyższych, abyście patrzyli bardziej głęboko w kosmos i współbrzmieli z Matką Naturą. To bardzo ważne. Wspierajcie siebie nawzajem, bo to jest najważniejsze. To jest ta kula energetyczna, która nas ciągnie do góry, aby było lepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury. I nie zwlekając, przechodzimy do czytań. I zobaczmy, co u Was, drogie skorpiony, w tygodniu od 6 do 12 kwietnia. Jakie wyzwanie dla Was? Co może stanowić przeszkodę w tym tygodniu, trudność dla Was, drugie skorpiony. I rada na ten tydzień. W tym tygodniu, drugie skorpiony, może Wami targać szukanie, poszukiwanie przeznaczenia i pewna ciekawość z tym związana. A więc taka trochę analiza, samoanaliza. Zwłaszcza, że wyzwaniem dla Was jest pewne pobudzenie i aktualizacja, tak można powiedzieć, Waszych potencjałów, a więc tego, co w Was najważniejsze, co w Was piękne, co w Was możliwe. Być może w tym tygodniu będziecie pochylać się nad nowymi możliwościami, tym, co ma Wam pozwolić pójść dalej, a nie stać w miejscu. Może będziecie skłonne do tego, drogie skorpiony, aby poszukiwać, aby rozmyślać,
albo inni Wam będą chcieli również w tym pomóc. Możecie mieć tutaj w tym tygodniu problem z tym, że będziecie sami nakręcać siebie w taką stronę, która będzie gasiła Wasze potencjały. A przecież nie o to chodzi. Dlatego zwróćcie na to uwagę, że jeżeli będziecie chciały lub czuły, że podążacie w taką jakąś dziwną, destruktywną może dla Was stronę, to buntujcie się przeciwko temu. Zwłaszcza, że radą dla Was jest życzenie sobie i pragnienie oraz nadzieja. A więc starajcie się patrzeć wyżej, a nie pod nogi. Ale starajcie się również zważać na to, czego sobie życzycie. Bo niektórym z Was w tym tygodniu mogą przychodzić trudne myśli, takie niespełnione również pragnienia i życzenia, zgaszone potencjały, żale pewne mogą chcieć się wkraść. A na ich podstawie możecie czuć pewien dyskomfort, ciężar i taką właśnie trochę bezzasadną złość wobec wszechświata. Uważajcie również, czego sobie życzycie, jeżeli chodzi o te sprawy, których chcecie dokonać, a więc zwróćcie uwagę na doprecyzowane prośby. Nie proście o bogactwo, bo bogactwo może oznaczać wszelkie bogactwo, także w te trudne sprawy, a więc na to zwróćcie uwagę. Ten tydzień ma Was zachęcić do tego, żebyście tupnęli nogą na siebie, w stronę podnoszenia siebie na duchu i mówienia, co potrafię, co chcę i dokąd zmierzam, ile jestem wart i co chcę pokazać i udowodnić przede wszystkim sobie. To tydzień, który ma Was również otworzyć na swoje możliwości, które mogą pomóc Wam w kreowaniu siebie w środowiskach, w których jesteście. To pewien rozdział może w Waszym życiu, który nakłaniać Was będzie do zrozumienia świata w trochę innych aspektach. Nie rywalizacji, ale inwestycji. To dla niektórych początki nowych, fajnych, potencjalnych możliwości. A więc tutaj nie zrażajcie się, że to tylko jest coś złego. Wręcz odwrotnie. Możecie mieć tylko trudność z dookreśleniem, co dla Was ważniejsze. Czas zrobić kolejny odważny krok, tak mówią karty. Czas zrewidować swoje plany, swoje potencjały i uszanować to, co macie, aby to móc rozwinąć i spojrzeć na to jak na czystą kartę. Trudnością dla Was w tym tygodniu może być jedynie koncentracja, a i również docenienie pewnych spraw. Dla innych tydzień będzie pokazywał nową, codzienną praktykę tego, co rozpoczniecie. Może to będą ćwiczenia, może to będzie zdrowe odżywianie, a może zaczniecie na przykład malować lub pisać. Otwórzcie się na to, co jest Waszym potencjałem. Otwórzcie się na to, co daje Wam światło. Tak mówi ten tydzień. A co mówią karty anielskie? Jakie przesłanie dla Was, drogie skorpiony, jeszcze? Zobaczmy. Skorpiony. I przesłanie dla Was. A więc czystość, uczciwość, ta, która się tutaj pokazała jako pewna trudność. Anielska mądrość przypomina Ci, że każda Twoja myśl, słowo, emocja czy czyn ma odbicie w Twojej aurze. Jeśli jesteś uczciwy, Twoja aura jest krystalicznie czysta. Każdy wie, że może Ci zaufać i czuje się przy Tobie bezpiecznie. Anioły radzą, byś wejrzał w siebie i wyzbył się wszelkich mrocznych myśli i uczuć. Jeśli staniesz się absolutnie szczery wobec samego siebie, będziesz wewnętrznie spójny i odważysz się na otwartość. Bo nie musisz niczego ukrywać. Ludzie będą Cię szanować, ufać Ci. Jeżeli będzie promieniować z Ciebie uczciwość, inni ludzie odpowiedzą Ci szczerością i otwartością. Jestem szczery w myślach, słowach i uczynkach. Taka afirmacja dla Was na ten tydzień. A więc poszukujcie i odnajdujcie i nie bójcie się prawdy. Również tej, która buduje Waszą indywidualną przestrzeń, Was samych. Słonecznego tygodnia i ochronnej aury. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam, strzelcy.